Kiedyś na kursie zrobiłem z tego zdanie domowe i dzieci sobie skorzystały z równania stanu gazu doskonałego. Tak to się chyba nazywa. Z tego tutaj. No i powychodziły im farmazony, bo to tutaj nie jest spełnione. Dlaczego nie jest? Zapytacie. Ano. Spójrzmy na równanie klapy Rona. Przekształćmy, żeby pojawiło się PV przez te. Jak widać, PV przez T faktycznie jest stałe. Bo to jest stała gazowa, która jest stała, a to jest ilość moli, która jest stała, jeśli zbiornik jest szczelny. Jeśli nic do niego nie wpuszczają, ani nie wypuszczają. Czyli w tym zadaniu to nie jest stałe. Tutaj ubywa gazu. Wobec tego to nie jest spełnione. Równanie klapierona swoją drogą też nie będzie spełnione, bo ja ten rzeczywisty gaz, tlen, mogę potraktować jako gaz doskonały, gdy on jest rozrzedzony. Bo wtedy rozmiary cząsteczek w stosunku do średnich odległości między nimi są tak małe, że właściwie punktowe. No i oddziaływania między cząsteczkami z racji dużych odległości między nimi praktycznie nie zachodzą, są pomijalnie małe, więc można powiedzieć, że jest tak jak w gazie doskonałym, że cząsteczki nie oddziałują poza chwilami zderzeń. Ten gaz nie jest rozrzedzony. Jest całkiem zupełnie na odwrót. To tutaj. To jest 60 atmosfer, 60 barów. To jest duże ciśnienie. I mu jest bardzo, 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 bardzo daleko do zachowywania się jak gaz doskonały. Więc to, co tu policzę, to jest tylko po to, żeby strzelić się w klucz. Nie dlatego, że uważam, że wyniki moich obliczeń będą miały jakieś pokrycie w rzeczywistości. Nie będą. No dobra, to nie jest spełnione. O tym w ogóle zapominam. Ale dla danego stanu równanie Clapeyrona będzie spełnione. Więc zapiszę równanie Clapeyrona dla stanu przed wypuszczeniem pewnej masy tlenu i po wypuszczeniu. Tutaj ta pewna masa to tak dosyć enigmatycznie brzmi, wypuścili prawie cały tlen. Ciśnienie spadło z 60 atmosfer z 60 razy 10 do 5 do niecałych 6 atmosfer. Dobra, piszę. P1V1. A nie V nie będę indeksował, bo to się nie zmienia. To jest cały czas ta sama butla. Nie interesuje środek butli. To, że część gazu wyleciała z butli nie obchodzi mnie. On już jest poza moim układem. Może sobie lecieć do góry, do Boga i Aniołków. Indeksuję n. Nie jest stałe. Ubywa gazu. I na drugą nóżkę. Chcę znać różnicę. Chcę wiedzieć, ile ubyło. Czyli od n1 odejmę n2. n1 to. P1V przez RT1 analogicznie N2 z tego drugiego równania. N1 odjąć N2. To w tych dwóch wyrażeniach jest wspólny czynnik V przez R. To od razu przed nawias wywalę. A w nawiasie będę miał P1 nad T1 odjąć P2 nad T2. Tutaj autor jest niezbyt bystry i Pyta właściwie dwa razy o to samo, bo masa określa nam ilość gazu. Liczba jego cząsteczek też określa nam ilość gazu. Ilość moli też określa nam ilość gazu. To właściwie jest wartość bezwzględna ze zmiany ilości gazu, nie, bo delta to byłaby różnica między stanem końcowym i początkowym, czyli N2 odjąć N1 wyszłoby na minusie. Ten minus interpretowałbym jako fakt, że gazu było. Przypomnę wzory na ilość moli ten z masą. To jest masa próbki przez masa jednego mola. Stąd masa próbki, a właściwie zmiana masy, to zmiana ilości moli razy masa molowa. I drugi wzór. Ilość moli to jest ilość czegoś tam przez ilość w jednym molu. A ilość w jednym molu to liczba awokado. I stąd ilość, a właściwie jej zmiana, to delta n razy na. Muszę jeszcze poprzepisywać, żeby wyrazić szukane przez dane. Czyli zamiast delta n tutaj i tutaj wpisać to. No to przepisuję. Po wklepaniu tego w kalkulator i prawidłowym przybliżeniu dostaję, że ubyło 1,4 kg. A ta odpowiedź jest poprawna. Tutaj autor nie spieprzył. Chcecie drogie dzieci uważać na to, ile cyfr znaczących podajecie w wyniku. To musi mniej więcej odpowiadać dokładności danych. A moje dane mają jedną cyfrę znaczącą. Tutaj jest jedna, dwie albo trzy cyfry znaczące, nie wiem. Tu jest dwie cyfry znaczące, tu jest jedna cyfra znacząca, tu są dwie cyfry znaczące, tu znowu dwie albo trzy cyfry znaczące, nie wiem. Trzy cyfry znaczące, liczba awokado, jedna cyfra znacząca. Myślę, że podanie wyniku z dokładnością dwóch cyfr znaczących jakoś pasuje do tych danych. Musisz zwracać na to uwagę, bo w nowej postawie programowej jest napisane wprost, że uczeń to ogarnia. Że nie przepisuje wszystkich cyferek z kalkulatora, bo kalkulator mu wyświetlił. To teraz jeszcze powiem wam, dlaczego nagrywam to zadanie. Bo otóż mam z nim pewien problem. Umiem je rozwiązać, wychodzi tak, jak powinno wyjść, ale nie za bardzo rozumiem, czemu obniżyła się temperatura gazu. Ja rozumiem, czemu ciśnienie spadło. Tam jest teraz w środku mniej. Cząsteczek tlenu. Mniej ich w jednostce czasu uderza o ścianki naczynia. To daje mniejsze ciśnienie, ale czemu spora temperatura? Napiszcie mi w komentarzach. Ja czytam i odpisuję na wszystkie komentarze.